Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest sobie kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest sobie kraj. To podcast, w którym rozmawiamy z różnych perspektyw, z perspektywy myślenia przede wszystkim i idei o Polsce. Rozmawiamy o tym, co dla nas najistotniejsze, co nas dotyka, co nas dotyczy, ale też o tym, w jaką stronę się dzisiaj rozwijamy, jakie pytania są dla nas najistotniejsze. Dzisiaj moim gościem jest profesor Ryszard Balicki, prawnik, wykładowca akademicki, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. No, rozmawiamy w momencie, który jest szczególny. Mamy już ogłoszone wybory, a ja chcę z Tobą rozmawiać o demokracji. O demokracji i o tym i o znaczeniu. Ja mam jedną uwagę. Jeżeli zaczęła się o wybory, nie muszę taki dysklamer uczynić w związku z tym członkostwem w Państwowej Komisji Wyborczej. Wszystko, co od tej pory powiem, jest moim prywatnym stanowiskiem. Nie ma żadnego związku z Państwową Komisją Wyborczą. O, to było oficjalnie, możemy jechać dalej. I jedziemy dalej. Dobra, to zaczynamy od demokracji. Słuchaj, w demokracji żyjemy od 89 roku. Od czasu tak naprawdę tych pierwszych wolnych, częściowo wolnych wyborów. I myśląc o Polsce, to wciąż myślimy jednak o Polsce w tej perspektywie, że to jest młoda demokracja, bo kiedy obejrzymy się, czy to na Austrię, czy to na Niemcy, czy to na Francję, czy to na Wielką Brytanię, albo jeszcze dalej na Stany Zjednoczone, do których pewnie gdzieś będziemy wracać, no to te demokracje są tam demokracjami stabilniejszymi, demokracjami z istniejącymi od ponad 100 lat często partiami politycznymi, demokracjami, które powiedzielibyśmy są już jakieś takie, jakieś dużo mocniej osadzone, osiadłe. Powiedz mi, jak to jest z tą naszą demokracją? Czy to rzeczywiście jest tak, że my ciągle jesteśmy młodzi i że ciągle tak bardzo dużo musimy się uczyć? Trudne pytanie na początek. Obawiam się, co będzie dalej, ale dalej będzie już z górki. No, musimy sobie po pierwsze chyba uświadomić, że ten czas po 89 roku, jakkolwiek to jest niedawno, to było niedawno. Aha. I ta długość demokracji, trwania demokracji w Polsce jest krótka, to była tak najdłuższa demokracja w Polsce. No bo świadomość, że w II Rzeczpospolitej rodziło się państwo polskie w roku 18, w praktyce było to dużo, dużo bardziej złożone i skomplikowane, a w 26 już był zamach wojskowy. Mhm. A rodząca się demokracja w II Rzeczpospolitej tak naprawdę nie miała kiedy powstać. My mieliśmy to szczęście, że w tym 89 roku przystąpiliśmy do budowania demokracji, bo miejmy świadomość, to nie jest tak, że z dnia na dzień zostajemy państwem, które można nazwać demokracją. No tak, bo to nie jest pstryk. To nie jest pstryk niestety, więc ten okres po 89 roku to jest ten fenomenalny czas, kiedy wiele zależało od nas. No i tu się pojawia problem, na ile myśmy to dobrze wykorzystali. A z demokracją, ja lubię takie brytyjskie powiedzenie, że demokracja jest dla nich bardzo prosta. To jest tak jak trawnik, kosić i wałować, byle przez 100 lat. Niestety, nigdy tych 100 lat nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy tych 100 lat, dostaliśmy coś, co nazywaliśmy wręcz karnawałem wolności na początku. I to, o czym zresztą mój, jeden z pierwszych nauczycieli filozoficznych, profesor Józef Tischner, mówił, że ta wolność była dla nas nieszczęsnym darem. I tak naprawdę tak bardzo nie potrafiliśmy sobie z wolnością jako taką poradzić, że dość szybko oddano ją w jakieś ręce, być może ręce częściowo elit, którym mogliśmy zaufać, ale też w ręce czasami niedoświadczonej, takie, które same do końca z tą wolnością chyba sobie nie radziły. Bo my sami nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co dostaliśmy. Ten nieszczęsny dar wolności to nie są słowa przypadkowe. Mm-hmm. Nie wiedzieliśmy, jak postępować w sytuacji, kiedy naprawdę wiele zależało od nas. Już nikt nam nie kazał, nam jako ludziom, nam jako społecznościom mniejszym, jakimś stowarzyszeniom i nam jako państwu. Nikt nam nie kazał. My sami mogliśmy podejmować decyzje, a to nie jest łatwe. Jak się okazuje, człowiek lubi czasami żyć w takich krótkich ograniczeniach, kiedy nie musi tracić czasu na rozważanie. To oczywiście była ironia w tym wszystkim. Ale
musimy. Znaczy, ja mam jeszcze jeden problem z tym czasem po 89 roku. Znaczy, trochę uważam, że popełniliśmy błąd. My jako na przykład nauczyciele akademicy, my jako, już mówię o sobie, jako prawnicy. Pamiętam, to takie, zostało mi to w pamięci, pierwszy kongres prawników w Katowicach w 2017 roku, emocje już były wielkie. Ja w czasie swojego wystąpienia powiedziałem, że właśnie powinniśmy też trochę uderzyć się w pierś, że to, co się dzieje, to jest też trochę nasza wina. Nie dostałem oklasków po tej wypowiedzi. Bo to zawsze najtrudniejsze powiedzieć. No nie zrobiliśmy wszystkiego idealnie i dzisiejsza sytuacja też trochę spada na nasze barki. Myślę, tak samo jest na uniwersytecie, bo uważam, że uniwersytety też mogły zrobić więcej, nauka mogła zrobić więcej. Przede wszystkim humaniści mogli zrobić więcej dla tej demokracji. Jest coś, co zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Lata temu profesor Wyrzykowski, on był wtedy chyba dziekanem, zrobił na Uniwersytecie Warszawskim takie badanie wśród studentów prawa na pierwszym i bodajże czwartym czy piątym roku. I wychodziło na to, że na tym pierwszym roku ci młodzi ludzie to jeszcze są idealiści. Są przekonani o tym, że będą w życiu postępować według najlepszych zasad. A na tym czwartym, piątym roku okazuje się, że właściwie zasada jest tylko jedna. Osiągnąć sukces, ale w rozumieniu sukces finansowy. Trochę za każdą cenę. I to dla mnie było przerażające badanie. Pokazujące, że gdzieś w ciągu tych kilku lat procesu edukacji my tych ludzi tracimy. Może oni będą wykształceni zawodowo. Może oni będą absolwentami prawa, ale nie będą prawnikami. Bo to jest coś więcej niż znajomość reguł prawnych. Powiem, że dałeś mi teraz bardzo do myślenia. Dałeś mi do myślenia o moich studentach, o studentach filozofii, czy o studentach zarządzania, szczególnie tych, którzy mają się uczyć zarządzania organizacjami pozarządowymi. I jak bardzo myślę o tym, no właśnie, czy rozumieją to, co my nazywamy, i przejdę dalej, filarami wolności. Bo kiedy patrzymy na demokrację, to tak naprawdę, myśmy trochę o tym powiedzieli już, a demokracja, można powiedzieć, ta nasza liberalna, dzisiejsza, zasadza się na takich czterech nogach tego stolika. To są niezależne, to jest niezależne sądownictwo, to są wolne media, media wolne od nacisków politycznych, wolne media, to jest niezależny uniwersytet, ja nawet powiedziałabym szerzej, to jest niezależna nauka, niezależna edukacja od tego poziomu najbardziej podstawowego. No i to jest i czwarty wyznacznik, to są wolne wybory. Wybory, o których my za chwilę więcej pewnie powiemy, łącznie z tymi innymi cechami charakterystycznymi, które w naszej konstytucji dotyczą wyborów. No ale z tymi filarami demokracji to jest tak, że jak podpiłujemy temu stolikowi jedną nogę, to on się nam zaczyna wywracać. I też to, o czym mówisz, my musimy na tą demokrację patrzeć właśnie kompleksowo z punktu widzenia wszystkich nóg, a nie tylko wyrwania sobie jednej. Znaczy, demokracja to jest ustrój, który jest trudny. Nie tylko trudny w definiowaniu. Ty tu jesteś specjalistką lepszą nawet niż ja, więc zostawmy to może na razie. Ale ciekawe jest, że wszystkie próby definiowania demokracji zazwyczaj sprowadzają się do takiego przybliżania. Jesteśmy bliżej, ale mamy kłopot z tym jasnym zdefiniowaniem, czymże to ma być. I chyba pani profesor Łętowska kiedyś powiedziała takie zdanie, które mi się bardzo spodobało, że demokracja to trudny ustrój, bo ona wymaga demokratów. Tak, więc profesor Łętowska, pamiętam. To jest takie zdanie, które zapisałem sobie w pamięci. Więc tak, musimy patrzeć całościowo na ten system, który ma funkcjonować w naszym państwie, bo jeżeli zabierzemy jeden z elementów, to zacznie nam się rozsypywać cała reszta. I co więcej, to może się dziać w takim procesie powolnym. To też jest specyficzna sytuacja, w której żyjemy. Jakiś czas temu czytałem Spin dyktatorów i tam jest takie piękne pokazanie tej brutalnej sytuacji, że dzisiaj to nie jest tak, że ktoś zrobi zamach stanu i przejmie władzę. Dzisiaj tę władzę on
otrzyma od nas w wyborach, bo nas przekupi, a później zacznie nam tą naszą wolność odbierać. Powoli. Taka taktyka salami. Więc jak zabierzemy jeden element, to ten stolik pod nazwą demokracja nam się nie od razu, tak trochę niezauważenie będzie chwiał, ale na pewno się przewróci. I przypomniałeś Kornela Filipowicza, jak wiesz, który jest znany, ale który do mnie dotarł bardzo mocno, jak w pandemii chodziłam po warszawskiej Pradze i gdzieś na murze właśnie był ten wiersz, że wolność nie zostanie nam odebrana z dnia na dzień, będą nam ją, prawda, zabierali po kawałku, tak że się praktycznie nie spostrzeżemy. A myślę, że z demokracją łatwiej było, jak się tak bardzo cofniemy, wrócimy do starożytnych. No, mieli w miastach, państwach mieli łatwiej, kiedy mieliśmy do czynienia z demokracją tak naprawdę absolutnie bezpośrednio, no bo popatrz, ja zawsze czytam z moimi studentami, jak chcę im pokazać różnicę pomiędzy starożytnością a nowożytnością, ten świetny esej Benjamina Constanta o wolności starożytnych i nowożytnych. Esej, gdzie on mówi, no tak, Ateńczyk przychodził, obywatel, kobieta nie, niewolnik nie, metoik wiadomo, nie, a ja nie, przychodził i brał udział w bezpośrednim sprawowaniu władzy. Nowożytność to zmieniła. Czy Ateńczykom było łatwiej? O, nie przyszło nam żyć w ich czasach, więc trudno powiedzieć wprost. Ale tak, ale wiesz, czysto proceduralnie. Pozornie tak, bo przyszli, podjęli decyzję w ten czy inny sposób i mieli sprawę z głowy, ale no nieprzypadkowo wielcy filozofowie tamtych czasów jednak nie do końca cenili tamtą demokrację. Mm-hmm. Ona była bardzo poddana jednak głosom manipulatorów. Ustroj najlepszy z najgorszych. To też, więc jakbyśmy tak porównywali tę demokrację ateńską, to zauważymy, że ona z naszą obecną ma niewiele wspólnego. No i tutaj musielibyśmy zacząć zastanawiać, czy to dobrze, czy źle. Ja wyciągam tą Grecję nie bez kozery, bo chcę pokazać, że tak naprawdę to bezpośrednie sprawowanie władzy bardzo się właśnie różni od nowożytności, różni się od tego, co my zyskujemy, a co tracimy, kiedy wchodzimy w umowę społeczną. Zgoda, no ale tutaj musielibyśmy rozpocząć długą dyskusję, czymże jest ta umowa społeczna, czy bardziej Hobbes, czy bardziej Locke. No to też czy Rousseau, czy Rawls. Albo, tak, ale to jest cały czas ta dyskusja, jak będziemy to rozumieć, chociaż pamiętam, no tak na marginesie, jeden ze studentów kiedyś mi powiedział, ale panie profesorze, no jaka umowa społeczna, czy ja mogę zobaczyć jej tekst? I to nie była niewiedza tego studenta, to była oczywiście prowokacja. Miał trochę racji. Ja wiesz, ja myślę o tych takich najbardziej ogólnych ramach, gdzie tak naprawdę we wszystkich tych umowach my mniej więcej zgadzamy się co do tego, że są pewne, że oddajemy część naszej wolności politycznej, decydując się no właśnie na chociażby wybory, i na to, że ktoś sprawuje władzę w naszym imieniu, a my za to zyskujemy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, wracam do Hobbesa, naszego życia i naszej własności, ale też zyskujemy te wolności osobiste, gdzie z jednej strony mamy wszystkie czyli od przymusu, od strachu, tak dalej, czyli zabezpieczenie tych naszych podstawowych, powiedziałabym, czy przed wszystkimi naszymi lękami, a z drugiej strony to, co dzisiaj zamykamy w katalogu praw człowieka. Jakby kiedy mówię o takiej najbardziej ogólnej idei umowy społecznej. Pełna zgoda, tylko ja mam wrażenie, że problem, który mamy z tą naszą demokracją, zwłaszcza w tych nowych państwach, w tych nowych demokracjach, polega na tym, że myśmy wszystko otrzymali równocześnie w tym umownym roku 89. W Europie Zachodniej był to pewien proces. Te wolności, nazwijmy to skrótowo liberalne, one już były osiągnięte i do tego doszedł pewien komponent polityczny w postaci wyborów i możliwości podejmowania decyzji o losach państwa. U nas to wszystko przyszło razem i nagle okazało się, że my nie potrafimy. I to, co się stało
nie mówię o państwach nawet postradzieckich w Azji, ale to, co się stało na Węgrzech i to, co się stało w Polsce, to jest właśnie efekt tego, że nie poradziliśmy sobie z tym, co zostało nam dane. Natomiast z tym oddawaniem naszej wolności na ołtarzu bezpieczeństwa też jest problem, bo jeżeli coś oddamy rządzącym, to oni bardzo chętnie to przyjmą. Mhm. Już nam tego nigdy nie oddadzą. A poczucie bezpieczeństwa może być złudne i to jest problem. No bo to jest problem z tą właśnie, z tą pomału traconą wolnością, o której mówiliśmy. Tu troszkę bezpieczeństwa, a później nagle mamy to, no to my w waszym imieniu zrobimy to i to. I niekoniecznie nam się to działanie w imieniu podoba, no ale mamy też mechanizmy takie, które pozwalają nam na zmianę. Mamy chociażby mechanizm, czy kiedy mówimy, przeskakujemy trochę do praw człowieka, mówimy o tym, że naprawdę możemy się zrzeszać, możemy się gromadzić, możemy protestować i możemy też, jest ta opcja, że możemy usunąć rząd. To jedna rzecz, tak naprawdę wrócę do jednego z twoich pierwszych pytań, kiedy mówiłaś o tych filarach demokracji. Tam się pojawiły też media, pamiętasz? Tak. I zauważmy jedną rzecz, nieprzypadkowo jak patrzymy na przykład na pracę Dala, który opisywał czymże jest, nawet nie demokracja, bo on twierdził, że demokracji jako tego wymarzonego celu nie osiągniemy. Mhm. Tu i teraz ta poliarchia, która jest według niego, mówił o pewnych jej filarach i do tych filarów bardzo często dodaje się ten jeden z ważnych elementów, czyli możliwość dostępu do nieskrępowanej informacji, zróżnicowanej informacji. I teraz żyjemy w czasach, w których pozornie te media są wszechobecne. No ale w praktyce okazuje się, że bardzo łatwo jesteśmy sterowani. Media te klasyczne, papierowe już właściwie przestały istnieć. Media elektroniczne, też te klasyczne, telewizja, bardzo łatwo poddaje się cenzurze. Albo wprost, albo takiej finansowo-urzędniczej. No, będziemy mogli o przykładach powiedzieć, jeżeli będzie czas i chęć. Natomiast ciekawa rzecz jest z mediami tymi elektronicznymi, z internetem szeroko rozumianym. To, co miało nam przynieść nieskrępowany dostęp do informacji, zaczyna nas ograniczać. Te wszystkie bańki filtracyjne powodują, że my się zamykamy. I to jest pewien problem. I jest tak. Drugim problem, przerwę ci, że tak naprawdę te media elektroniczne też pozwoliły na działalność różnej maści troli, ale też na sianie dezinformacji, na wprowadzanie fake newsów. Jak czytam jedną z moich ulubionych książek o kryzysie demokracji Jaszy Munka, to Munk tam właśnie bardzo dużo uwagi poświęca tym mediom elektronicznym, pokazując skalę manipulacji, ale też pokazuje, że to ta skala manipulacji prowadzi do upadku wiary obywatelskiej de facto, czyli do upadku wiary w politykę jako proces. Też pokazuje, że przywrócenie wiary do polityki jako do procesu w ogóle jest jakby punktem wyjścia, znaczy bazowym punktem do wyjścia z całego kryzysu, o którym gdzieś w tle mówimy. Tak, musimy wierzyć, że to są pewne cele ważne i powinno nam na tym zależeć, bo inaczej będziemy podporządkowani takim decyzjom bardzo tu i teraz, prawda? To, co dla nas też jest oczywiście ważne, ale nie będziemy myśleć o przyszłości i w konsekwencji uznamy, że to, co mamy, nam wystarcza. I mówię enigmatycznie, ale tak naprawdę chodzi o tą politykę, która nas otacza, prawda? Nie będziemy dążyć do tego, żeby żyć w lepszym państwie, bo uznamy, że po co się wychylać, po co się narażać, może nie warto. A wiesz, że mi się kisiel teraz przypomina z tym, gdzie jesteśmy, że zaczynamy się tam urządzać? Ja z przykrością muszę stwierdzić, że rozmawiałem ostatnio z kolegami, tak cały czas wracam do tego mojego świadka prawniczego i zauważyliśmy, że iluś tam naszych właśnie znajomych albo byłych znajomych już się urządza i to jest bardzo niepokojące. Ja niestety też to widzę na swoim podwórku,
na uniwersytecie i to jest coś, co kiedy ktoś, no mamy też pewnie sporo znajomych, którzy narzekają, ale jak mówią, jak się mówi, dobra, ale masz możliwości, możesz coś zrobić i w mediach, i w polityce, a nie wiesz, mi wystarcza ta mała wolność, no, tylko mała wolność nam nie wystarczy. Właśnie, bo też mówiliśmy o tej wolności uniwersytetu, prawda? Fenomen świata zachodniego. Czy my to mamy? No formalnie tak. Formalnie. Bo w zasadzie nie mamy ograniczeń wielkich. No, pan minister czasami tam próbuje pojedynczych naukowców, ale to są jeszcze działania bardzo takie punktowe. Natomiast czy z punktu widzenia akademików, my coś wielkiego robimy? No nie, zaczynamy myśleć w kategoriach, może nie warto się wychylać. No bo tutaj, co prawda płacą niewiele, ale jakaś stabilność jest. To po co ja się będę narażał? To jest przerażające myślenie. To jest przerażające myślenie i to jest myślenie, które chyba powoduje właśnie taki regres, jakby powiedziałam tak, regres w wolności. No bo nagle się okazuje, że już nawet nie jest problemem, czy nam się tę wolność zabiera. Nagle się okazuje, że my nie chcemy korzystać nawet z tej ograniczonej wolności, którą mamy. My nie chcemy, my nie potrafimy. No i to jest problem. No dobra, mówimy cztery filary. Z sądami wiemy, jak jest. O mediach chwilę gdzieś porozmawialiśmy. Uniwersytet też jest rzeczą trudną, no ale zostają nam wybory. A mówimy wolne, bezpośrednie, powszechne, równe, tajne. A co to tak naprawdę w praktyce prawniczej oznacza? I co to oznacza dla obywateli? Czy pierwsza Słuchaj, osoba... przepraszam, że ci przerwę. Słuchaj, zapytałam ostatnio wiele osób i oni się praktycznie dziwią. No mówią, nie, no wolne są wybory, tyle. Cała reszta ewentualnie, że powszechne. I jeżeli ludzie, którzy są wykształceni, tego nie wiedzą, to ja myślę, że to jest coś, co w ogóle wypada przypomnieć w tym momencie, bo to jest też branie wolności we własne ręce. Pierwsza podstawowa sprawa, chyba, o której powinniśmy zawsze pamiętać, że jak mówimy o demokracji i pojawia się wątek wyborów, to pamiętajmy o jednym. Wybory to nie może być sedno demokracji. Mhm. Jeżeli sprowadzimy demokrację do wyborów, to właściwie to już jest koniec dyskusji. Jest koniec. Wybory to jest początek demokracji. Więc to jest punkt pierwszy, który musimy sobie podkreślić, żebyśmy mieli świadomość. Wspomniałeś o czymś, co nazywamy przymiotnikami wyborczymi, prawda? Powszechność, tajność, bezpośredniość i równość. To są te cztery przymiotniki, które w naszym systemie są wyrażone. I oczywiście one wydają się takie jasne, jednoznaczne, ale budzą wątpliwości. Co więcej, one też ulegają pewnym, nie to, że przewartościowaniom, ale definicyjnie ulegają pewnym modyfikacjom. No bo cóż to jest powszechność? Wydaje nam się takie jasne, no ale przecież mamy świadomość, że jeszcze niedawno duże grupy społeczne były pozbawione praw wyborczych. Wspomniałaś o kobietach. W Polsce akurat dość wcześnie kobiety zyskały prawo wyborcze. Tak, stulecie praw wyborczych kobiet. Tak. Trzeba przyznać, że już od samego początku reaktywacji państwa polskiego kobiety to prawo wyborcze otrzymały, ale mimo wszystko te 100 lat w perspektywie funkcjonowania państwa jest niewiele. Jak spojrzymy na inne państwa, to okaże się, że ta pełnia praw wyborczych dla wszystkich grup społecznych pojawiła się jeszcze później. To jest pierwsza sprawa. Więc wydawałoby się nam taki przymiotnik bardzo oczywisty, nie jest jednak oczywisty. Tym bardziej jak spojrzymy na pozostałe, no bo tajność wyborów wydaje się sprawą jasną i jednoznaczną, bo tu chodzi o to, że my możemy podjąć decyzję w sposób nieskrępowany. Mhm. No, ale no właśnie, jak na przykład spojrzymy na obecną sytuację, którą mamy, połączenie wyborów z referendum, nie oceniam, czym to referendum jest, czym ono ma być, ale to już jest ta sprawa. Teraz sobie wyobraźmy sytuację, że jedną z form postępowania w tym referendum i wobec referendum każdego jest granie na jego nieważność, prawda? Czyli nieuczestnictwo w tym referendum. Teraz sobie wyobraźmy sytuację wyborca, który chce nie brać udziału w referendum i mówi w komisji wyborczej: proszę bez karty referendalnej.
I należy to odnotować, żeby nie zostało I należy zaliczone. I to w tym momencie notować. mamy problem z tajnością. No właśnie. I to czy formalnie to się nie przenosi na tajność wyborów, prawda? No ale jednak jest to pewien gest bardzo jednoznaczny i my wymagamy w tym momencie, my jako społeczeństwo, tak na to spojrzyjmy, wymagamy od wyborcy pewnej odwagi, bo on musi się zachować w sposób niecodzienny. Oczywiście, formalnie tajność pozostanie, bo dostanie te swoje dwie pozostałe karty i będzie mógł wybrać. Kolejna rzecz. Proszę uprzejmie. Nie, nie, powiedziałam, pójdzie, zagłosuje, wrzuci tu, nie weźmie karty. No dobra. Okej, okay, kolejny przymiotnik, na przykład równość. No, to też wydawałoby się jasne i oczywiste, prawda? Równość rozumiana była przez całe lata jako równość formalna, czyli taka sama, w Polsce jeden, liczba głosów dla każdego wyborcy. Ale z czasem zaczęto mówić o równości materialnej, czyli o sile głosu. I tutaj się już okazuje, że z tą siłą głosu nie jest tak dobrze. Państwowa Komisja Wyborcza, właśnie kilka kolejnych edycji Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszały cyklicznie do Sejmu, bodajże już czterokrotnie, konieczność modyfikacji liczby mandatów przypadających w okręgach wyborczych. Ostatnio okazuje się, że w 21 okręgach wyborczych, czyli już mamy ponad połowę okręgów wyborczych, te modyfikacje muszą nastąpić, czyli mamy zachwianie równości materialnej. Ale coś jeszcze do tej równości musimy uwzględnić, no bo przecież jak potraktować równość kandydatów? Czy kandydaci mają takie same prawa? No i okazuje się, że nie zawsze, że jeżeli nagle się w propagowanie określonego kandydata czy określonej listy partyjnej zaangażuje aparat państwowy, no to ta równość jest w sposób oczywisty zachwiana. No. Skoczymy przerwę, skoczymy czy do pikników, które są chociażby promocjami, czy skoczymy do tego, do wolności mediów i tego, jaki jest czas, gdzie oficjalnie czas antenowy dla kandydatów jest taki sam, ale równocześnie, kiedy wspiera, kiedy telewizja taka czy inna wspiera, to ta równość znowu zostaje tutaj zachwiana, bo na przykład nie mamy wolnych mediów publicznych. No coś ja mogę powiedzieć oprócz tego niestety. Tutaj, żebyśmy byli też do końca precyzyjni. Ta równość kandydatów zawsze może być zróżnicowana, bo inna będzie sytuacja polityka, który już pełni pewien urząd, na przykład jest posłem, senatorem i kandyduje, inna będzie osoby, która kandyduje po raz pierwszy, więc tej absolutnej równości tu również pewnie nie osiągniemy. Natomiast musimy dążyć do tego, żeby ona była no, przynajmniej maksymalnie gwarantowana dla wszystkich, którzy są w tej samej sytuacji. Gdybyśmy spojrzeli również na przymiotnik mówiący o bezpośrednim prawie do głosowania, no to on też podlegał długim dyskusjom. Co znaczy bezpośrednio? Znaczy, że ja muszę osobiście pójść do lokalu wyborczego i zagłosować, a co z głosowaniem korespondencyjnym, a co z głosowaniem przy wykorzystaniu pełnomocnika. Wydaje się, że to są takie dyskusje mało istotne, ale nie, proszę Państwa, sobie uświadommy, że rezygnacja czy ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego w tych wyborach, które będziemy mieli, na przykład dla Polaków przebywających za granicami, będzie bardzo daleko idącym utrudnieniem. I teraz, proszę Państwa, na to wszystko, na te klasyczne przymiotniki wyborcze, nałóżmy to, czego my nie mamy wyrażonego literalnie. Czyli zauważcie Państwo, w naszej Konstytucji nie ma mowy o tym, że wybory są wolne. Ale to nie znaczy, że one są niewolne, albo inaczej. To nie znaczy, że one mają być niewolne. One mają być wolne. I cała aktywność aparatu państwowego, czy to, znaczy zwłaszcza aparatu, który organizuje wybory, ale również cała aktywność państwa jako takiego, ma służyć temu, żeby tę wolność wyborów zagwarantować. A niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że jesteśmy już w sytuacji, no takiej jak na przykład Węgry, gdzie OBWE wyraźnie stwierdza, że te wybory, które są przeprowadzane, nie są wolne. W Polsce wybory prezydenckie zostały zdefiniowane, że one były konkurencyjne
w takim rozumieniu, że oczywiście kandydaci mogli kandydować, mogli przedstawiać swoje stanowiska, ale one nie były wolne w takim rozumieniu, że nie dawały równych szans dla wszystkich kandydatów. Ja się niestety obawiam, że przy wykorzystaniu tego całego aparatu państwowego te wątpliwości mogą się pojawić. Nie chcę przesądzać z różnych względów, ale takie ryzyko istnieje. Tak to jest, proszę Państwa, z wyborami. Czy tak, jeśli dziś, ja już nawet abstrahując od akcji Pilnujmy Wyborów, którą promuje Koalicja Obywatelska, ale tak naprawdę pamiętam przecież od zawsze, odkąd sama biorę udział w wyborach, pojawiali się mężowie zaufania poszczególnych partii przy komisjach wyborczych, czyli nawet gdzieś to pilnowanie wyborów w jakimś sensie zawsze istniało. Kiedy dzisiaj pamiętam sytuację tych ostatnich wyborów na Węgrzech i tych naszych wyborów prezydenckich, to są też kwestie, które potem ważą, gdy chodzi o indeks demokracji, o to, dlaczego demokracja nasza zmierza ku właśnie demokracji, tak brzydko powiedzieć, zdegenerowanej, czy demokracji zagrożonej. I rzeczywiście jest tak ona klasyfikowana. No i my spośród państw akurat wyszehradzkich no jesteśmy na miejscu przedostatnim, przed Węgrami, w ostatnim, w ubiegłym, że tak powiem, w ubiegłym indeksie. No nie jest to pocieszające oczywiście. Nie jest to pocieszające, bo od Węgrów dzieli nas tylko jedno państwo, akurat w tym momencie uciekło, umknęło mi które. Natomiast to nasze pilnowanie wyborów i zwracanie uwagi na zarówno kwestie kampanijne, jak i na sam proces jest zapewne bardzo istotne. Ja cię też dopytam, co tak naprawdę nam ten proces wyborczy może zakłócić? Bo teraz za chwilę wejdziemy też w czas, kiedy zaczną się słynne pozwy w trybie wyborczym i powiem ci, że też nie do końca często ludzie wiedzą, o co w tym chodzi. Znaczy nie dziwi mnie to, że czasami ludzie się w tym gubią, dlatego że jeżeli chodzi o po pierwsze pozwy w trybie wyborczym, to one odnoszą się do zachowań związanych wprost z wyborami i kandydatów i komitetów. I to jeszcze powiedzmy, że jesteśmy w stanie ogarnąć, jeżeli to jest oczywiste nieprawda, to można tę sprawę załatwić. Natomiast z mojego punktu widzenia istotna jest również kwestia protestów wyborczych składanych już po wyborach, prawda? To jest pewien problem, bo cały proces wyborczy to jest coś więcej, czy inaczej, wybory to jest coś więcej niż głosowanie. To sobie musimy uświadomić. Samo głosowanie to jest ten moment, kiedy idziemy do lokalu wyborczego albo wykorzystujemy alternatywne formy głosowania. Kiedyś się musiałbym chyba z tobą umówić na dyskusję o alternatywnych formach głosowania, bo to jest. Ja bym bardzo chciała, bo to w ogóle są świetne pomysły. O czym w Polsce cały czas zapominamy, ale głosujemy. Do tego, żeby do tego głosowania doszło, musi być oczywiście komisja wyborcza, lokal i tak dalej. I proszę Państwa, żebyśmy byli świadomi, tu nie ma problemu tak naprawdę z zakłóceniem procesu wyborczego. Oczywiście zawsze się może zdarzyć sytuacja jednostkowa, że jakiś członek komisji wyborczej w emocjach, nie wiem, będzie chciał przechylić szansę swojemu kandydatowi swojej partii i wrzucić dodatkową kartę wyborczą. To się może zdarzyć. Z punktu widzenia 30 tysięcy lokali wyborczych to się może zdarzyć, ale uwierzcie mi Państwo, to nie ma wpływu tak naprawdę na wynik ostateczny wyborów. Czyli problem z wyborami nie tyczy się tego samego faktu głosowania. Problem z wyborami i z ich uczciwością polega na tym, że wybory to właśnie jest coś więcej niż głosowanie. Cała kampania wyborcza, to jak ona wygląda, to jak ona jest realizowana. I to są te elementy, o których wspominaliśmy, te media nieszczęsne, media publiczne, których nie mamy, to jest presja mediów elektronicznych, takich czy innych, i to jest wykorzystywanie całego aparatu państwowego. Tutaj może dojść do naruszenia tej uczciwości wyborów, ale okazuje się, że na to protest wyborczy wyborcy nie przysługuje. No i nagle się okazuje, że obywatel, który ma uzasadnione czasami poczucie niesprawiedliwości w procesie wyborczym, składa protest, a sąd mu tego protestu nie jest w stanie nawet uwzględnić.
To jest pewien kłopot, ale to jest kłopot z jednej strony legislacyjny, że nasze prawo jest niedostosowane do pewnych sytuacji faktycznych, ale i to obawiam się z dużo poważniejszym problemem. To, że jest to problem związany z pewną kulturą polityczną i kulturą prawną, a tego nie da się żadną normą łatwo zmienić. Wiesz, ja teraz piszę książkę związaną z etyką rządu i tu mi się przypomina, ponieważ jednym z elementów, którym się zajmuję, jest etyka kampanii wyborczej. I etyka kampanii wyborczej z jednej strony potraktowana właśnie od tej strony, powiedzmy, czysto prawnej, ale też potraktowana z punktu widzenia wartości, jakie reprezentuje dany kandydat i jakie reprezentują jego wyborcy, oraz celów, w tym celów politycznych, administracyjnych, zarządczych, jakie można na tej drodze, jeżeli zostanie wybrany, osiągnąć. I jak się patrzę na to, chociażby w jaki sposób pracują nasi koledzy, koleżanki w demokracjach, no właśnie w starych demokracjach, kiedy mówimy przede wszystkim o dostępności tego kandydata, o dostępności dla ludzi, o klarowności programu, o pojawianiu się różnicy pomiędzy programami, obietnicami wyborczymi, ale też o takim bardzo jasnym i wyraźnym rozliczaniu się z tego, co i w jaki sposób robiliśmy. Ja tak przeglądam już teraz naszych po kolei z różnych stron polityków. Niektórzy zaczynają w taki sposób działać, że przynajmniej mówią: OK, to ja w czasie sprawowania mandatu posła przez ostatnie lata zrobiłem to i to. Ale jest jeszcze jeden element, o którym chyba nasi politycy zapominają cały czas, że tak naprawdę proces wyborczy to zaczyna się dzień po wygranych lub przegranych wyborach. Bo już wtedy musisz zacząć myśleć. Tak, myśleć powinien zawsze, następnego dnia powinien myśleć o kolejnych wyborach, ale żeby było jasne, co to znaczy myśleć o kolejnych wyborach? To nie znaczy myśleć o tym, co ja mam zrobić, żeby wygrać, ale to znaczy, że ja mam realizować to, co obiecałem, przynajmniej starać się, to żeby wyborcy chcieli na mnie zagłosować. Dokładnie. A to nie jest przepraszam, przerwę ci takie piękne powiedzenie, że w czasie wyborów to wyborca stawia krzyżyk, a potem zdarza się, że to on musi go nieść. Dobre. Dobra. Trafiłam. Niestety tak. A to ja cię na koniec chcę zapytać o ten krzyżyk tak naprawdę, bo jest ten wyborczy krzyżyk i często w Polsce słyszymy, nie no, mój głos nie ma znaczenia. Chodzi o generalnie o mobilizację wyborczą i o to, czy mój głos, czy ten pojedynczy głos ma znaczenie. Mi się tu zawsze przypomina historia ze Stanów Zjednoczonych z 2000 roku, kiedy Al Gore wygrał w głosowaniu powszechnym z George'em W. Bushem. Natomiast tam było takie na Florydzie pięć głosów różnicy, zresztą kontrowersyjnych, jak to wielokrotnie wskazywano. I Gore powiedział później, no to jeżeli ktokolwiek jeszcze kiedykolwiek powie, że pojedynczy głos nie ma znaczenia, to przyślijcie go do mnie, ja mu to wytłumaczę. A jak jest z tym pojedynczym głosem dzisiaj? Znaczy, proszę Państwa, każdy głos się liczy i to nie jest banał. Oczywiście każdy głos, który jest głosem świadomym i przemyślanym, bo my jako wyborcy, my jako obywatele powinniśmy wiedzieć, co chcemy z tym głosem zrobić. Ja nie jestem, żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem przymusu wyborczego, bo biorąc pod uwagę złośliwość, co niektórych ludzi, to ten wynik mógłby być zaskakujący, ale nie o tym mówimy. Mówimy o sytuacji, że wyborca musi sobie uświadomić, że to od niego zależy, kto będzie decydował, i uwaga, decydował w jego imieniu, bo my wybierając dajemy prawo podejmowania decyzji, ale to są decyzje podejmowane w naszym imieniu. I często jak spotykam się właśnie z taką wypowiedzią: ale na kogo, nie mam na kogo głosować. No to uświadommy sobie, proszę Państwa, że jeżeli nie głosujemy, to znaczy, że wspieramy najgorszych kandydatów, bo to oni mogą w tym momencie wygrać. Każdy głos się liczy. Mówiłaś o tym przykładzie amerykańskim. To również w ostatnich wyborach w wielu, wielu okręgach, w wielu hrabstwach to rozstrzygnięcie było na dosłownie kilkudziesięcioosobowe. To jest również specyfika systemu amerykańskiego. To temat na inną rozmowę. Ale u nas również
Ta różnica pomiędzy kandydatami nie musi być wielka. Wybory prezydenckie zostały wygrane przewagą tam 400 tysięcy głosów, co w skali całego kraju i tych 20 milionów głosów oddanych to przecież jest niewiele. Jak to przeniesiemy na decyzje podejmowane na poziomie okręgu wyborczych, to znowuż ten wynik będzie bardzo, bardzo istotny. I Dlaczego powinniśmy iść głosować? No dlatego, że to jest decyzja o naszej przyszłości, ale tak jak przed każdą decyzją, powinniśmy się do niej przygotować. Znaczy, jak ktoś mnie pyta, na kogo mam głosować, nie, proszę się nie martwić, nie powiem o żadnej partii, bo to ja nie. Ja też nie. Ale zawsze wtedy mówię, najlepiej byłoby, żebyś zagłosował na kogoś, kogo znasz z aktywności. Taka normalna kariera polityczna powinna zaczynać się w dzielnicy, w Radzie Osiedla, w Radzie Miejskiej. To powinni być ludzie, których my już znamy. Ludzie, którzy nie tylko, albo nie przede wszystkim ładnie mówią, ale dobrze i dużo robią. To jest chyba istotne. No, ktoś może powiedzieć, no dobra, ale nie znam takich ludzi. No to wtedy poszukajmy wśród tych ugrupowań, co do których mamy zaufanie, że zrealizują ten program, który nam odpowiada. Poszukajmy więc tam właściwych ludzi i im dajmy szansę. I uwaga, to nie muszą być ludzie na pierwszym miejscu listy. Wiesz, to jest piękna puenta. Piękna puenta i powiem, że miałam ochotę na coś jeszcze, ale to złapię cię przy następnej okazji, bo to poszukajmy, pomyślmy i pamiętajmy, że to jest nasza odpowiedzialność za naszą przyszłość, jest chyba najważniejszym przesłaniem, jakie możemy połączyć z wyborami. Ja ci bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, że przyjęłeś moje zaproszenie i że byłeś dzisiaj z nami. Cała przyjemność po mojej stronie. Państwu dziękuję, że słuchaliście i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jest sobie kraj już za tydzień tym razem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Liberté Talks. To, co ważne.